Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam w kolejnych informacjach z kalendarza kryptogracza, serii materiałów poświęconych najważniejszym wydarzeniom w świecie Play to Earn oraz kryptowalut. W dniu dzisiejszym postaram się jak zwykle szybko, zwięźle i mam nadzieję na temat. Serdecznie zapraszam. Pierwszą wiadomością, z jaką chciałbym się z wami podzielić, jest wiadomość dotycząca projektu Train of Century, czyli gry na łańcuchu Waxa, polegającej na zarabianiu tokenu Tokium poprzez wysyłanie naszych pociągów. W dniu dzisiejszym rozpocznie się trwająca 4 tygodnie wyprzedaż kolejnych paczek zawierająca nie tylko nowe wagony, ale także nowe tokeny NFT, pasażerów. Wszelkie informacje dotyczące ilości tych paczek oraz ilości tokenów poszczególnych, które są tam zawarte, są oczywiście w bardzo przyjazny sposób opisane na medium. Dokładne godziny tychże wyprzedaży w dniu dzisiejszym, oczywiście również w artykule, wszystkie linki umieszczę w opisie tego filmu. Kolejnym dość ciekawym dropem jest drop na platformie Crypto.com. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ przez 3 najbliższe dni będzie miała miejsce cała akcja poświęcona UFC, będzie możliwość wykupienia paczek po $40 za każdą, a w każdej paczce będzie znajdowało się różnego rodzaju tokeny NFT. Oczywiście wszystkie informacje jak zwykle na blogu Crypto.com. Warto natomiast wspomnieć, że im lepsze NFT trafimy, tym większa szansa na wygrana ciekawszych nagród. Wszystkie osoby zainteresowane odsyłam do tego artykułu. Kolejne informacje, o których należy wspomnieć, to oczywiście wydarzenie związane z projektem Vivi. Jak widzimy z informacji umieszczonych w artykule, od dnia dzisiejszego aż do 22 stycznia będą miały miejsce dropy poszczególnych komiksów. Oczywiście wszelkie informacje jak zwykle w artykule. Tam dowiecie się, jakie ceny będą poszczególnych komiksów, jakie ilości, jeżeli chodzi o rzadkość i pozostałe szczegóły. Serdecznie zapraszam. Następną informacją jest konkurs dotyczący projektu Sandbox, mianowicie Alpha Season Game Jam. Polega on m.in. na stworzeniu przygody, gry i umieszczeniu na platformie Game Maker, dzięki czemu wszyscy będą mieli do niej dostęp. Oczywiście pula nagród to około $50,000 sand. Jak dowiadujemy się z artykułu, za pierwsze miejsce można otrzymać 20,000 tokenów, za drugie 15, trzecie 8,000 tokenów sand, no i czwarte od 4 do 10 również są nagradzane. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, wspominam o nim m.in. również dlatego, ponieważ w naszej społeczności na grupie oficjalnej na Telegramie mamy Rafała, który bardzo mocno siedzi w tymże projekcie. W tej chwili puszczam kawałek tego, co ma do zaprezentowania. Ponad rok czasu siedział na stworzeniu gry, która będzie polegała na eksploracji Pałacu Kultury z Warszawy. Oczywiście wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie Sandbox Polska, a przede wszystkim na YouTubie. W razie jakichkolwiek pytań oczywiście odsyłam i zapraszam na oficjalną grupę na Sandboxie. Rafał na pewno odpowie na wszelkie wasze pytania. Bardzo ważne, abyście wsparli naszego twórcę, ponieważ trzeba naprawdę przyznać, że włożył tutaj kawał roboty. Każdy chętny oczywiście powinien pobrać platformę Game Maker i wejść w odpowiednie zakładki i tam zostawić komentarz oraz gwiazdkę przy tej przygodzie. Jak widzimy, już niedługo będziemy mogli w nią zagrać, także na pewno jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszej społeczności. Taki polski akcent godny promowania, także zapraszam serdecznie i zachęcam. Oczywiście to nie koniec informacji, jeżeli chodzi o Sandbox. 3 dni temu ukazał się artykuł na Medium, w którym twórcy obiecują, że w tym miesiącu, w styczniu, każdy posiadacz landu otrzyma airdrop w postaci tokenów Sand. Oczywiście wielkość tego airdropu będzie zależała od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jak dawno kupiliśmy nasze landy i ile ich sztuk mamy. Jeżeli jesteście właścicielami landów, jesteście zainteresowani tymi informacjami, odsyłam do artykułu na Medium. W tym miejscu natomiast chciałbym jednak wspomnieć, iż drop będzie opiewał na kwoty niemałe, ponieważ minimum 100 sandów, aż do 10,000 sandów. Jeżeli chodzi o punktację, oblicza się ona w odpowiedni sposób. Jest to fajnie wyjaśnione w tymże artykule, do którego odsyłam.
Pirates of Arland to kolejny projekt, który możecie się zapoznać w jednym z moich materiałów. To projekt polskiego studia, który przedstawił bardzo ciekawą wizję wykreowanego i wciąż kreowanego świata dotyczącego piratów. Oczywiście wszystkich pasjonatów tego typu rozrywki zachęcam do obejrzenia tego materiału, a także odsyłam na Twittera projektu, z którego dowiadujemy się, że zostały właśnie wyprzedane 200 pierwszych tokenów NFT w postaci właśnie piratów, które z racji tego, iż była to promocja, opiewały na kwotę 0,04 Ethereum. Jak widzimy na stronie, kolejne ceny, jeżeli chodzi o piratów, troszkę się różnią. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani tymże projektem, sugeruję zapoznać się dokładnie, zrobić własne rozpoznanie i jeżeli się zdecydujecie, to dokonać zakupu jak najszybciej, ponieważ w późniejszych etapach cena będzie wyższa, a oczywiście zależy to od ilości sprzedanych piratów. Przypominam, że łączna ich ilość to jest 10 tysięcy, jest to pokolenie Genesis, które będzie upoważniało nas do codziennego odbierania dropów w postaci tokenu RUM. Więcej szczegółów oczywiście w moim materiale oraz w aktualizacjach, które na pewno dla Was przygotuję, ponieważ nastąpiły pewne zmiany w tokenomii oraz wizji rozwoju całego projektu. Kolejnym dość ciekawym projektem, o którym należy wspomnieć, który gdzieś tam obserwuję, jest Infinity Skies. W tej chwili mamy już możliwość pobrania wersji demo z oficjalnej strony, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda rozgrywka. Oczywiście wszyscy pasjonaci tego typu cukierkowych produkcji poczują się jak w niebie. Ja natomiast tylko wspomnę, że niedawno miało miejsce listowanie tokenu Infinity Skies na jednym z DEX-ów, dokładnie na QuickSwapie oraz na CEX-ie, czyli na scentralizowanej giełdzie na Gate.io. Tam możecie zejść i kupić token. RoboHero, kolejny polski projekt, który ma zrewolucjonizować rynek Play to Earn w uniwersum Terra Luna. Jak widzimy na Star Terra, za 3 dni mija okres, w którym możemy zapisywać się na IDO projektu. Oczywiście wszelkie informacje znajdziecie na oficjalnej stronie projektu RoboHero oraz Star Terra. Natomiast jeżeli jesteście użytkownikiem i fascynatem tego blockchaina, zachęcam do zapoznania się, zrobienia własnego rozpoznania i ewentualnego wzięcia udziału w tym IDO, ponieważ sama gra reprezentuje się naprawdę ciekawie. W jednym filmie na kanale Maćka Tomczyka macie oczywiście Ama z twórcami tego projektu. Zachęcam, aby obejrzeć. Wiele informacji jest tam zdradzone. Natomiast o samym projekcie możecie poczytać oczywiście na stronie robohero.io. W telegraficznym skrócie powiem, że prawdopodobnie wszyscy fascynaci strategii z elementami RPG będą czuli się tutaj jak ryba w wodzie. Projekt przedstawia tutaj rozwiązania nieszablonowe, całkiem nowatorskie podejście do rozgrywki, także myślę, że warto co najmniej się zapoznać, zgłębić. Oczywiście samą decyzję o ewentualnym udziale należy podjąć samodzielnie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, prawdopodobnie będę robił materiał o tym projekcie, ale to kwestia jeszcze co najmniej kilkunastu dni. Jeżeli jesteśmy przy projektach Play to Earn, to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o grze Galaxy War. Z informacji uzyskanych na Twitterze wiemy, iż lada dzień zostanie uruchomiony marketplace, gdzie będziemy mogli handlować tokenami NFT w postaci bohaterów, którzy mają wpływ na wiele aspektów w grze. Między innymi mogą podbijać, boostować nam produkcję, zwiększać statystyki naszych statków, flot, czy wpływać na prędkość rozwoju naukowego. Oczywiście sama gra jest to kopia perfidna O-Game, także wszyscy fani strategii na pewno będą zadowoleni. Jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, również odsyłam na stronę galaxywar.io. Dalej w świecie Play to Earn, Legend of Elysium. Ciekawa karcianka, po raz kolejny polski projekt. Dzisiaj mamy odcinek, gdzie ewidentnie polscy deweloperzy zdominowali informacje. Natomiast wspominam o tym, ponieważ jesteśmy na samym początku tego projektu, a rozwija się bardzo fajnie, prężnie, a przede wszystkim same rozwiązania, które będą zaimplementowane w grze, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i również nieszablonowe. Dlatego jeżeli ktoś z Was lubi karcianki, sugeruję zapoznać się z tymże projektem, natomiast w ostatnim tweetie mamy tutaj informację dotyczącą tygodniowego raportu, co odbyło się w projekcie. Na oficjalnej stronie Legend of Elysium oczywiście macie możliwość przejrzenia zarówno white papera, jak i samego pitch decka. Mamy także fajnie rozpisaną i w przejrzysty sposób przedstawioną grafikę, jak będzie odbywała się fluktuacja tokenu oraz kilka słów o całej tokenomii.
Na samym dole oczywiście mamy możliwość podejrzenia twórców projektu. Możemy sprawdzić dokładnie, kim są osoby stojące za nim. Są przedstawione linki zarówno do Twitterów, jak i do profilów na LinkedIn tychże twórców. Samej natomiast dokumentacji mamy możliwość podejrzenia, jak będzie wyglądała sama gra. Tutaj mamy przykładowy screen z rozgrywki. Także widzicie, całkiem ciekawe się to przedstawia. Bardzo dokładnie obserwuję ten projekt, także na bieżąco będę informował Was o najważniejszych w nim wydarzeniach. Przejdźmy teraz trochę do uniwersum samego Kronosa, ponieważ mamy informację z artykułu na Medium, że będzie miał miejsce airdrop tokenu Tonic. Wszyscy hodlerzy tokenu VVS się na niego na pewno załapią, także mamy w artykule rozpisane szczegóły, co, kiedy, jak i w jakich ilościach. Jeżeli śledzicie ekosystem Kronosa, jest to artykuł, z którym musicie się zapoznać. Link oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. Jak jesteśmy przy Kronosie, należy wspomnieć również o najnowszym IGO na launchpadzie VVS, które będzie miał miejsce w dniu jutrzejszym. W artykule tym oczywiście jest dokładnie rozpisana cała tokenomia tego projektu Single. Wiemy, że jego total supply będzie wynosiło 1 miliard tokenów. Dodatkowo mamy informacje o cenie bazowej, dokładnych godzinach, w jakich to IGO się odbędzie. Serdecznie zapraszam. We wtorek, to jest 18 stycznia, będzie również miało miejsce kolejne FTO tokenu ASM. Jak widzimy na załączonej grafice, odbędzie się to FTO w trochę nietypowy sposób. Będzie miało miejsce 3 fale. Pierwsza fala będzie trwała 3 dni, druga 2 godziny, a trzecia 4 godziny. Cena startowa oczywiście 2 euro. O więcej szczegółów zachęcam do zajrzenia na oficjalną grupę Chili z Polska, gdzie nasi administratorzy na pewno odpowiedzą na wszelkie nurtujące Was pytania. Jeżeli jesteśmy przy wtorku, należy wspomnieć również o ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w uniwersum Gaia Everworld, czyli kolejny projekt Play to Earn. Mianowicie na platformie Binance zostanie o godzinie 13 wylistowane kolejne tokeny NFT. Wszelkie szczegóły dotyczące tego listingu możecie znaleźć w artykule na Medium, do którego link umieszczę w opisie tego filmu. W tym samym dniu będzie miało kolejne ważne wydarzenie w projekcie Moonmining. Jak dowiadujemy się z informacji zawartych na kanale Discord tego projektu, o godzinie 21:15 czasu polskiego będzie wyprzedaż paczek z maszynami korporacji Phoenix. Jak widzimy, paczki będą zawierały 4 i 2 NFT. Oczywiście ceny paczek przedstawiają się w bardzo podobny sposób. Link do tego dropu oczywiście zostanie umieszczony w odpowiednim czasie, także wszystkich zainteresowanych zachęcam do wejścia zarówno na oficjalny Discord projektu, jak i na nasz kanał RC Games, gdzie mamy pokój poświęcony tejże grze. W czwartek również standardowo wydarzenie, którego nie można ominąć, live z kryptoekipą na kanale Maćka Tomczyka, a naszymi gośćmi będą, albo nie powiem, będzie ciekawie na pewno. Zapraszam. Jeszcze kilka szybkich informacji z uniwersum Wavesa. Otóż światło dzienne ujrzał nowy Duck Paper, czyli dokumentacja, która opisuje wszelkie zmiany w uniwersum projektu opartego na Wavesie Duck Hunt. Oczywiście wszelkie te zmiany mają na celu wywindowanie cen tokenów Egg oraz Race. Zainteresowanych odsyłam do tegoże artykułu. W międzyczasie oczywiście na samym Solanium IO masa projektów, w których można partycypować. Jeżeli macie odpowiednią ilość tokenów Slim, możecie zapisywać się na white list. Jak widzimy, jest ich cała masa, jeżeli chodzi o zarobki, jakie pozwalały przynieść w najwyższych punktach ceny. Widzicie sami, że są one imponujące, także każdy z Was, który jest szczęśliwym posiadaczem tokenu Slim, tą platformą powinien się interesować regularnie. I ostatnia informacja w dniu dzisiejszym, który przygotowałem, to oczywiście również Play to Earn, dotyczy projektu League of Kingdoms. Jak dowiadujemy się z artykułu zawartego na Medium, twórcy dostali około 3 milionów, aby popracować nad nie tylko tokenomią, ale całą gospodarką gry, dzięki czemu będzie to rasowe Play to Earn, na którym będzie można zarabiać. Czy się mi uda, nie wiadomo, natomiast jeżeli chodzi o partnerów, jakimi dysponują, jest bardzo duża szansa, że te zmiany wpłyną pozytywnie na całą rozgrywkę.
To było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, jakie przygotowałem dla Was w dniu dzisiejszym. Na sam koniec oczywiście chciałem jeszcze zaprosić na naszą stronę internetową kryptoekipa.pl, gdzie na bieżąco są wrzucane wszelkie informacje od naszych twórców. Macie możliwość wejścia na nasze grupy poprzez linki, które mamy na nie umieszczone. Dodatkowo chciałbym jeszcze zaznaczyć, że każdy z Was ma możliwość dołączenia do kalendarza kryptogracza. Wystarczy, że w prywatnej wiadomości na Discordzie lub na Telegramie po oznaczeniu na którejś z grup podacie mi swój adres Gmail. A jeżeli jesteście fascynatem jakiegoś projektu lub byliście świadkiem jakiegoś ciekawego wydarzenia i chcielibyście, abym o nim wspomniał w następnych informacjach z kalendarza kryptogracza, również napiszcie do mnie prywatną wiadomość. Na dzień dzisiejszy to wszystko, co przygotowałem dla Was na nadchodzący tydzień. Dzięki wszystkim wielkie za uwagę, wsparcie w każdej formie i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.